Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek i zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od tego, że od dawien dawna pierwszy raz zdarzyło się, że Nino Schurter na trasie cross country przegrał, zajął drugie miejsce. Odbyło się to wszystko w czasie wyścigu o Puchar Afryki na trasie Pucharu Świata, który będzie pierwszą edycją Pucharu Świata w 2018 roku. I przegrał z Matiasem Stirnemanem. No, to jest jego rodak, dosyć dobry zawodnik, także można było tutaj podejrzewać, że będzie wyrównane ściganie. No i można słyszeć jakieś tam podejrzenia, że może być jakiś prognostyk na sezon, ale też niekoniecznie, no bo to jest jakby dopiero pierwszy start, jeszcze długa droga do Pucharu Świata. Przez cały weekend mieliśmy też okazję śledzić rywalizację w Walkenburgu podczas Mistrzostw Świata w Przełajach. No i spodziewanie, niespodziewanie, ale trzeci raz z rzędu tytuł Mistrza Świata obronił Wout van Aert. I też koszulkę Mistrzyni Świata obroniła Sanne Kant. Jeśli chodzi o sportowe wyniki Polaków, no to nie są one na pewno zadowalające samych zawodników, a pewnie także kibice spodziewaliby się więcej. No ale w temacie przełaju tutaj w Polsce mamy jeszcze sporo do odrobienia, jeśli chodzi o poziom sportowy do czołówki światowej. No ale wszystko jest przed naszymi zawodnikami, także trzeba dużo ciężkiej pracy, dużo startów w najwyższej stawce i pewnie są jakieś tam szanse na nawiązanie rywalizacji z tą czołówką. Na koniec sobie często zostawiam newsy ze świata szosy i tak samo będzie tym razem. Alejandro Valverde wygrał wyścig dookoła Walencji. Zrobił to w dosyć dobrym stylu, bo wygrał chyba dwa, jak nie nawet trzy etapy. No i cóż, Valverde się chyba nie starzeje, jest zamiast coraz gorszy, to coraz lepszy, w sumie jak wino. Nie wiem, czego możemy się po nim spodziewać w tym sezonie. Myślę, że jest to fajny prognostyk przed wyścigami klasycznymi też, że Valverde będzie chciał tam trochę wyszarpać tym młodszym zawodnikom. W poniedziałkowym programie cyklicznym to już wszystko. Widzimy się oczywiście w środę. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!